Dzień dobry, witam was serdecznie. I dzisiaj ostatni odcinek o budowie tych prześlicznych foteli, super wygodnych foteli z Titanica. Jak widzicie, zaczynam od trasowania, ponieważ kąty, które się pojawiały pod podłokietnikiem, nie były idealnie dopasowane do tego kształtu, który był wycięty przeze mnie, więc przeniosłem tam cyrklem i można było to lekko zeszlifować. Do tego jeszcze wrócimy. I teraz kwestia składania. Tutaj jeden z elementów. Chciałem, żebyście zobaczyli dokładnie cały ten proces, czyli staramy się sklejać na czymś, co jest w miarę równe. I tutaj każde tak naprawdę składanie wymagało jakby cały czas trzeba kontrolować zarówno kąty, jak i przekątne, jak i przyleganie poszczególnych elementów do podłoża, żeby nie powstawało śmigło. I nad tym naprawdę trzeba było się natrudzić i sporo czasu to po prostu wszystko zjadało. Tutaj również widzicie arka czyszczącego od razu te miejsca klejenia. Kleimy oczywiście na klej w D3, czyli typowo klej wodoodporny. No bo oczywiście te meble będą stały również na dworze, więc wilgoć będzie miała dostęp do całości. Żeby później nie było problemu z olejowaniem tych miejsc właśnie, szczególnie w samych tych połączeń, no to trzeba było mieć cały czas na to baczenie, żeby tuż po sklejeniu bardzo dokładnie to umyć szczoteczką, usunąć wszystkie części kleju, które wypłynęły. No i później Arek zaczął olejować. Podpowiem, tutaj były nakładane 3 warstwy oleju i myślę, że słuchajcie, jeszcze po jakimś czasie pojawi się 4, zanim to wyciągniemy tak naprawdę na dwór. Ponieważ to sapeli było faktycznie mega, mega suche. W warsztacie mam naprawdę Saharę, więc to było wyschnięte na wiór. I faktycznie ta pierwsza warstwa, zobaczcie, tuż po nałożeniu, to jest po prostu od razu wchłaniane. Olej, który tutaj zastosowaliśmy, to był olej do tiku. No, tik też gatunek egzotyczny, więc myślę, że tutaj się raczej nie będzie z tym gryzło. A ten olej faktycznie bardzo, bardzo szybko penetrował, głęboko wnikał w strukturę drewna, więc można było faktycznie na drugi dzień i później kolejny, znowu na trzeci dzień nałożyć kolejną warstwę. Nie było problemu. Oczywiście były również wykonywane międzyszlify, więc ten papier na gąbce 200-220 był użyty za każdym razem, odpylone i tak dalej, i tak dalej. Więc to, słuchajcie, zajęło naprawdę wiele, wiele, wiele dni. No i dobra, tutaj mamy kolejne, to jest oparcie, tak? I tutaj wkładam te szczebelki, które już były poszlifowane, przygotowane bardzo dokładnie do tego, żeby oczywiście każda miała swoje miejsce, ale tutaj chodziło o łuk, który powstaje tak naprawdę na połączeniu tych wszystkich elementów, czyli tych dwóch zewnętrznych nóg, które są przedłużeniem również do góry, do oparcia, i tych 5 szczebelek na środku. No i muszę przyznać, że również z tym to naprawdę znowu zjadło trochę czasu, bo wykonaliśmy próby i jeśli któraś z tych szczebelek była lekko wystawiona, tak, czyli ona lekko wystawała w stosunku do innych, to powiem wam szczerze, od razu nasze plecy to wyłapują. Jeśli oczywiście tutaj chciałbym usiąść na tym krześle bez jakichkolwiek poduszek, chociaż tutaj poduszki będą, więc to później zniweluje wszelkie, że tak powiem, nierówności.
Ale faktycznie był to proces mega, mega czasochłonny. Muszę przyznać, że to zajęło no, więcej czasu niż bym przypuszczał, bo to były długie dni na tym, żeby te wszystkie elementy ze sobą połączyć. I znowu mówię, tam gdzie był klej, tak tutaj też widzicie od razu duża ilość wody, czyścimy to połączenie. Było to widać faktycznie, słuchajcie, na tych elementach olejowanych. Olej po prostu inaczej od razu się przyjmuje w tym miejscu, gdzie był nawet rozpuszczony ten klej. Klej, wiadomo, wnika równie szybko w drewno, więc tu naprawdę było się trzeba spieszyć z tym i ściągać ten nadmiar kleju, czyścić to wszystko. No i dobra, i tutaj mamy jedno z elementów. Jest to już sklejone, u góry są połączenia na wkręty. Oczywiście można byłoby, słuchajcie, kombinować i również tutaj to robić na przykład na kołki, bo widzieliście też, ten element środkowy był połączeniem na dwa kołki meblowe, ale generalnie to krzesło w tym takiej wersji pierwotnej zawierało naprawdę sporo wkrętów, więc ja już tutaj nie chciałem przesadzać. A tutaj jeszcze właśnie jak było wykonane to połączenie, więc tu problemem było to, że większość z tych elementów była wygięta w jednej albo w dwóch osiach i musiałem szukać ciągle takiej powierzchni referencyjnej, do której mogłem na przykład przyłożyć przykładnicę, żeby wiercić prostopadle albo równolegle, więc ciągle było, słuchajcie, pod górkę. Naprawdę tutaj tych elementów, gdzie zatrzymywaliśmy maszynę i przez pół godziny na przykład zastanawialiśmy się, kurde, jak to zrobić, żeby było to równe. A tutaj widzicie właśnie wiertarka pozioma, ponieważ mogłem położyć to bardzo jakby na prostym stole. No zabawy było naprawdę co niemiara. No i tutaj znowu montaż kolejnych elementów. Wkręty. Tutaj akurat dwa wkręty z jednej strony. To jest element, na którym się opierać będzie, bo to jest... poczekajcie. Na tym będzie się opierać siedzisko albo część siedziska i jeszcze oparcie. Widzicie też sporo elementów złącznych, czyli to takie długie śruby. Sorry. Długie śruby, które z łbem talerzykowym i również tutaj wykorzystałem technikę druku 3D. Wydrukowałem sporo podkładek. Tam chyba były trójki, szóstki. Podkładki są wkładane pomiędzy te elementy drewniane. No po to, żeby się drewno o drewno też nie ocierało. A jakby też mając jakby drukarkę, jesteście w stanie sobie wydrukować dokładnie element, który potrzebujecie. Potrzebujecie tutaj faktycznie w wielu miejscach były podkładki trójki i chyba w jednym miejscu była szóstka użyta. No i dobra, no i teraz skręcamy już właśnie siedzisko, przykręcamy do tej takiej poziomej nogi. No oczywiście również staramy się tak, żeby to było równo zrobione. Tam jeszcze były potrzebne wkręty. Sorry, nie wkręty, tylko otwory pod wkręty. I tutaj jeszcze zwróćcie jedną uwagę. Arek, kiedy położy to równo na stół, wszystkie nogi są zlicowane, tak? Czyli jest tak, jak być powinno. Ale siedliśmy na tym. Siedział Arek, siedziałem ja, siedziała Litka. I według nas
w sumie chyba wszyscy mieliśmy takie same odczucia, czyli że jednak no tutaj nie mieliśmy tylko poduszek, tak? Ale siedząc na gołym drewnie, efekt był taki, że jednak lekko się zsuwamy. Więc wymyśliłem jednak, że zmienimy kąty nóg i lekko to pochylimy do tyłu. No oczywiście wiem, że tracę wtedy kilka centymetrów nawet nóg, żeby to obciąć równo, ale sprawdziliśmy to i to była dobra droga, czyli jednak ten fotel wtedy staje się dużo wygodniejszy, człowiek się po prostu na tym nie zsuwa, jest fajnie oparty plecami i również ta pupa nasza siedzi tak, że po prostu się nie przesuwa. Dobra, tutaj widzicie jeszcze właśnie w tym drugim krześle, w drugim fotelu, jak było docinane to ten element pod podłokietnikiem, czyli szyfierka, to jest ten pilnik taki elektryczny, odrysowane to było i zostaje podnóżek. Połączenie podnóżka z całą resztą fotela będzie wykonane na dwa zawiasy. Tutaj również podcinam, szlifuję tak naprawdę sobie tutaj ten element taki przylegający, ponieważ dzięki temu to nawet nie było tego na rysunkach, w planach, ale to, ten jeden ruch tak naprawdę przysunie, zbliży ten podnóżek do siedziska. No myślę tak, że dobry centymetr, więc ta szczelina, która powstaje wtedy między tymi dwoma elementami, jest dużo, dużo mniejsza. Myślę, że to było też dobre, dobre posunięcie. Aha, no i tutaj zwróćcie jeszcze właśnie na nogi uwagę. Czyli mamy podłożone dystanse pod te nogi środkowe i przednie. Tylne są jak gdyby najniżej w tym momencie. I to była wartość, o którą później wszystkie nogi były równo ucięte. Listwę kładziecie, odrysowujecie jedną wspólną linię i gotowe.